Tomasz Talarski, rozmowa tygodnia. Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjęła Anna Pyryt, liderka legionowskiej odsłony akcji Szlachetna Paczka. Tak, dzień dobry, miłomi. Do kolejnego finału, już 13 finału Szlachetnej Paczki zostało? 80 dni. Dookoła świata. <grym>, dokładnie. W roku ubiegłym pomoc otrzymało w całej Polsce 13 200 rodzin, w Legionowie? 120 rodzin, a w... W tym roku mamy 94 rodziny, którym trzeba pomóc. A z czego ta liczba wynika? Yy, z liczby wolontariuszy, które przypadają właśnie na dany rejon. Dobrze, jak wynika z naszych ustaleń, jesteś najmłodszą liderką w Polsce, to prawda? Tak, tak w tym roku wyszło właśnie, że zostałam awansowana na lidera rejonu. A jak się zostaje awansowanym i koordynatorem akcji w tak młodym wieku, bo ty jeszcze zdaje się, chodzisz do liceum ogólnokształcącego, klasa maturalna. Tak, chodzę, mam maturę na głowie w tym roku faktycznie. Natomiast nie zniechęca mnie to do pomocy ludziom, więc uważam, że to jest naprawdę super. Natomiast jak zostać liderem w tak młodym wieku? No, trzeba po prostu wykazać się umiejętnościami chęcią pomocy bliźnim. Nie jestem sama, tak? Yy, nade mną jest również koordynator regionalny, więc yy, daję sobie radę ze wszystkim. Świetnie. A co Cię skłoniło do pomagania innym ludziom? Yy, stwierdziłam, że chcę zmieniać świat na lepsze, a żeby zacząć od zmiany całego świata, trzeba zacząć mi od miejsca, w którym się mieszka. Od własnego podwórka. Dokładnie. I kiedy ta myśl przyszła Ci do głowy? Trzy lata temu. Trzy lata temu moja przyjaciółka zaproponowała mi właśnie udział w projekcie Szlachetna Paczka. Stwierdziłam, że jest to dobry moment, żeby pokazać na co mnie stać. Co tak naprawdę jestem warta i ile mogę dać innemu człowiekowi. No i chyba pokazujesz, bo zostałaś liderem. Tak, no w mojej szczeble to jest trzeci rok, w tym, roku, w tym roku jest trzeci rok Szlachetnej Paczki mój. W pierwszym roku byłam wolontariuszem wspomagającym, ja miałam jeszcze 18 lat. Następnie awansowałam na lidera zespołu i w tym roku jestem liderem rejonu. No to pięknie. W tej chwili poszukujecie wolontariuszy. Na chętnych czekacie do połowy października. Dokładnie do 15 października. W tej chwili macie 6 czy już 9, 9 osób, bo 9 różne osób. są dane. 9 osób. A potrzebujecie? Potrzebujemy 35 wolontariuszy. A jeżeli ktoś chciałby poświęcić swój czas i dla Was troszkę popracować, gdzie powinien się zgłosić i mm. do kogo? Tak do naprawdę ciebie? do mnie również może dowiedzieć się wszystkiego na stronie szlachetnapaczka.pl, a zarejestrować się na wolontariusza wystarczy wejść na superw.pl. I już tam? Wybrać jest... rejon, w, w którym jest mu najbliżej, tak, na przykład tak jak my Legionowo, tam jest napisane lider rejonu, ja, <grych> więc nie, nie, te, jest mój telefon kontaktowy, mail oczywiście, można się ze mną kontaktować. E, a powiedz mi, y, dlaczego tych wolontariuszy jest na razie tak mało? Nikt się w licą nie garnie? E, nie szczerze, ciągniesz że... swoich kolegów i koleżanek, żeby pomagali? To znaczy, oczywiście, że ciągnę, proponuję im taką pomoc, tylko niestety. Nie wiadomo czemu, ale młodzież w tym roku niezbyt chętnie podchodzi, bo, bo daje podwody, albo się wstydzi, albo nie potrafi przełamać bariery, może jeszcze po prostu nie dojrzeli do tego, żeby postawić się w takiej sytuacji. Dobrze, co należy do obowiązków wolontariusza? Jak ta praca wygląda? Generalnie obowiązkiem wolontariusza jest odbycie jednego szkolenia, które musi przejść obowiązkowo jest krótkie, tam 5-6 godzin. <noise> Oczywiście z jedzeniem jest załatwione wszystko. D dadzą radę. Tak, dadzą radę. Nie, dużo y fajnych rzeczy będzie na szkoleniu, ale nie zdradzę tajemnicy. Y natomiast y wolontariusz y musi, właśnie tak, przejść szkolenie, następnie y otrzyma od y lidera zespołu, którego wytypuje. Otrzyma trzy adresy rodzin, będzie musiał pójść do danej rodziny, przeprowadzić z nimi wywiad środowiskowy, tak zwana ankieta A, B i dla bezrobotnych, która umożliwi danemu wolontariuszowi rozpoznać, czy rodzina nie jest roszczeniowa. Także to są główne zadania wolontariusza. Następnie musi napisać opis danej rodziny. W tym momencie dany opis trafia do mnie, następnie do koordynatora regionalnego i zostaje akceptowany opis rodziny. Następnie wolontariusz dostaje informację zwrotną, że została jego rodzina wybrana przez darczyńcę. I w tym momencie wolontariusz musi odbyć trzy rozmowy telefoniczne z darczyńcą. Pierwsza polega na tym, żeby wyjaśnić na czym yy, polega cały projekt szlachetnej paczki. Drugi telefon polega na tworzeniu paczki dla rodziny. I trzeci telefon jest to umówienie się do magazynu yy, na finał. Czwarty telefon do przyjaciela z <laughs> prośbą o pomoc. Yy, powiedz mi Aniu, yy, w jaki sposób yy, znajdujecie te rodziny, które potrzebują pomocy? To znaczy. Bo o tym jak, jak, o tym, o tym, o tym, jak weryfikujecie, mhm. już troszkę powiedziałaś, ale skąd macie dane tych rodzin? Yy, adresy rodzin yy, pracujemy z różnymi placówkami, współpracujemy z nimi. Na przykład yy, w tym roku 3-4 rodzin tak naprawdę mamy z MOPS-u, yy, który bardzo angażuje się w szlachetną paczkę co roku. Także dziękujemy bardzo. <grych> yy, również mamy o, czyli yy, ośrodek... miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, tak. Yy. Kościoły, y, Caritas również, y, tak jak mówiłam, MOPS, GOPS y, i w sumie to oni jeszcze również szkolne. One, oni przygotowują listy? Te listy dostajecie i zaczyna się weryfikacja, tak? Y, to znaczy, moim zadaniem jest rozesłać bądź przekazać zgody dla rodzin, które muszą wypełnić osobiście. Bo inaczej cały projekt Flachetnej Paczki nie miałby bytu, ponieważ bez zgody przetwarzania danych osobowych rodzin no, nie moglibyśmy nic z tym zrobić. A zdarza się, Aniu, że ludzie was oszukują, udają trudną sytuację materialną? Y, tak, zdarza się to. Nie ukrywam, często się to zdarza, natomiast w Wulgenowie jest to bardzo rzadki przypadek. Natomiast właśnie ankieta A pozwala zwrócić uwagę na tego typu rodzaje zachowania. No, czasami zdarza się faktycznie, że ludzie potrafią ukryć super, mega telewizor w sąsiednim pokoju, a nas zapraszają do innego też wszystko powiedzieć, wtedy jest tak zwany spacer do toalety, który pozwala nam y, sprawdzić, bo, czy bo rodzina się nie nazywa. jest. Czy rodzina nie jest roszczeniowa. Mm -hmm. Też dużo, dużo y, możemy stwierdzić, czy rodzina nie jest roszczeniowa dzięki dzieciom. Dlatego jest też ważny kontakt z dzieckiem, bo dziecko prawdę nam powie. Tak jest zawsze. Czyli najważniejszy jest wywiad. Wywiad środowiskowy jest najważniejszy. Bez niego nie dalibyśmy rady. Dobrze. Przed ostatnim etapem, ale chyba tym najważniejszym, jest poszukiwanie darczyńców. Kto może nim zostać? Darczyńcą może zostać każda osoba. Może to być placówka szkolna, na przykład klasa. Może mogą być to osoby pojedyncze, może być to firma. Naprawdę, darczyńcą może zostać każda osoba. Nawet dzieci z przedszkola zostają, tylko wtedy y, chętnie zapraszamy takie dzieci nie do stworzenia paczki dla rodziny, tylko na przykład do y, przyjścia w dniu finału do magazynu i kolorowanie paczek dla rodzin. Także jest wtedy zabawa duża. Yy, ile jest warta taka paczka? Yy, średnio 1700 zł, ale to też y, zależy właśnie od. Y, tego, jakie są potrzeby rodziny i jaki z, trafi się darczyńca. No właśnie o to też chciałem zapytać, jak te paczki są tworzone. To nie jest tak, z tego co wiem, że wszyscy dostają to samo. Nie, Na przykład, nie kilogram jest. mąki, ciasto, cukierki, czekoladki. Nie, to, to jest zupełnie inaczej. W ankiecie B jest przeprowadzone właśnie trzy rzeczy najbardziej potrzebne w danej rodzinie. Najczęściej faktycznie zdarza się chemia, środki czystości, jedzenie i ubrania. To są podstawowe rzeczy tak naprawdę, które są potrzebne dla rodzin. Ale te rodziny o to wnioskują do was? Mówią o tym, że chciałyby takie rzeczy otrzymać? To znaczy, rodziny się wstydzą powiedzieć tak naprawdę, co potrzebują. Właśnie przez ankietę, a staramy się do nich dotrzeć. Też te ankiety nie wyglądają tak, że my po prostu siedzimy i zadajemy im pytania. Tylko po kolei. Tylko rozmowy. to jest bardziej na zasadzie rozmowy i z rozmowy wynika bardzo wiele rzeczy. Później, już w trakcie, kiedy rodzina się zaadaptuje z nami, że my jesteśmy i faktycznie z nimi rozmawiamy, otwierają się i mówią nam naprawdę, czego najbardziej potrzebują. Właśnie są to najczęściej środki czystości, ubrania dla dzieci. Czyli każda paczka jest inna i o innej wartości. Tak, bo to też zależy od tego, jaki to jest. Jaka to jest kategoria osoby potrzebującej? Ponieważ my mamy też kategorie, są to na przykład rodziny wielodzietne, nieszczęście w rodzinie, choroba w rodzinie, osoba samotna i to też zależy wiele od tego, jaka to jest, jaki to jest kryterium. A zdarza się, że darczyńcy zawodzą, że w ostatniej chwili na przykład rezygnują z niesienia pomocy? Wycofują niestety, się z akcji. Niestety czasami, ale naprawdę bardzo rzadko się coś takiego zdarza. Oczywiście w tym momencie cała drużyna. Y rodzina szlachetnej paczki z danego rejonu staje na wysokości zadania i ponownie opis rodziny wraca do bazy rodzin i jest jeszcze możliwość wytypowania, wybrania przez darczyńcę tej rodziny, żeby im pomóc. Natomiast jeżeli niestety już baza rodzin jest zamknięta i się nie da, wtedy robimy tak, że cała grupa z rejonu składa się na taką paczkę. A też się często zdarzają tak zwani darczyńcy z odrzutu, yy, którzy przychodzą do nas w dniu finału do magazynu i pytają się w jaki sposób mogą pomóc. Wtedy im proponujemy, że mogą przyjść i pójść i kupić środki czystości, paczki. pokolorować paczki, tak. yy, w jakikolwiek sposób mogą, w jakikolwiek sposób mogą nam pomóc, to będziemy to przyjmowali. Dobrze. Yy, ostatni Najprzyjemniejszy etap to wizyta świętego, szlachetnego Mikołaja w domu? Cały finał. Dokładnie najprzyjemniejszą rzeczą w szlachetnej paczce jest cały finał. 7-8 grudnia to jest w tym roku, jak przypada to jest po prostu dwa dni no po prostu radochy. nieba radochy, nieba, szczęścia. To jest też motyw, to jest. Też taki moment, kiedy to już sam wolontariusz nie może się doczekać, kiedy darczyńca przyniesie paczki do magazynu. I w kiedy, kiedy w końcu będzie mógł zadzwonić do rodziny i powiedzieć, słuchajcie, idę. jest paczka, idę, idę nad, do idę was, nadchodzę. jestem. I wolontariusz też ma tak Boże, już chce, już chce do nich pojechać, otworzyć z nimi tą paczkę, cieszyć się, podzielić opłatkiem. No to jest właśnie ten moment, kiedy spaja wszystkich w tej chwili, więc no jest często dużo łez. Takich wzruszenia, później wymiana tego, co było, jak wyglądało przejście, jak wyglądało otwieranie paczki. To jest po prostu tak niesamowite uczucie, taka euforia, że no niebo i ziemia. A powiedz mi Aniu, bo mówiłaś, że wolontariatem zajmujesz się od trzech lat, jesteś trzy lata w szlachetnej paczce. Była taka sytuacja, takie spotkanie, które na długie lata i pewnie do końca życia będziesz pamiętać? Oczywiście, że tak. To opowiedz mi o nim. Jest ich bardzo oczywiście dużo już. Jest naprawdę dużo. Chociaż ale to, ale to, to, to jedno spotkanie, które najbardziej utkwiło Ci w pamięci. W mojej pamięci na pewno utknie spotkanie z zeszłego roku. Była to pani z synem, który miał niestety stwarnienie rozsiane. Poważna choroba. Yy. Dostali, do, dostali tak niesamowite prezenty. Ogólnie dostali 36 paczek. Różnych paczek. Tam było... Wszystko. Nawet nie tylko rzeczy, które były im potrzebne, ale też takie małe, wyjątkowe prezenty. Pościel. Naprawdę tam było tyle rzeczy, że to aż trudno było opisać. Również ta pani z tym synkiem prosili o nowe łóżko. Oczywiście darczyńcy do mnie, miałam wspaniałych darczyńców, bo sami do mnie często dzwonili i opowiadali mi, opowiadali mi, co już zrobili. Chcieli się ze mną podzielić, ile już zrobili w tej paczce. I stwierdzili, że chcą, żebym też miała wkład do tej paczki, i zabrali mnie na zakupy po kanapę. Pojechaliśmy właśnie do sklepu meblowego i powiedzieli, żebym wybrała i kolor, i kanapę, i rodzaj, że cena nie gra roli. Oczywiście wybraliśmy razem wspólnie kanapę. Kanapa dojechała do rodziny tego samego dnia, razem z darczyńcami pojechaliśmy. I oczywiście faktycznie wyszło, że łóżko było bardzo potrzebne, ponieważ stary, panowie, którzy wnosili nową kanapę, musieli wynieść też stare, ale stare niestety rozleciało się na części. Po prostu zbieraliśmy części łóżka, faktycznie. Pani płakała, darczyńcy też płakali, ten synek cieszył się, po prostu chciał mówić, że się cieszy. Widać było, że się cieszy, płakał ze szczęścia. Ta pani też płakała. Wszyscy w końcu płakali, wszyscy się też cieszyli, wszyscy się przytulali. No po prostu niesamowite. Czyli jednym słowem, warto zostać wolontariuszem szlachetnej paczki. Jeżeli chce się przeżyć cud, to tak. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim Państwa gościem była Anna Pyryt. Dziękuję. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.